nawet filozofom. Opowiem wam dziś historię o człowieku owianym wieloma mitami i legendami. A jednak jest to postać prawdziwa. Żył, tak jak my, tylko 16 wieków wstecz. Nazywał się Mikołaj z Gruzyjskiego, tłumaczy się zwycięski lud. Mieszkał w Azji Mniejszej, był biskupem Miry. Czczony przez wiele pokoleń, poruszał serca w potrzeby miłości ofiarnej i czystej, jakiej każdy pragnie. Tam, gdzie jest strach, pojawiają się demony, duchy, zjawy i co chcecie. Toczy się wojna, która kroi duszę i serce i dotyka szpiku kości. Kto ją zwycięży, Bóg raczy wiedzieć. Cały świat jest w moich rękach. Pamiętaj, na ziemskim padole musi mieć zawsze kogoś, kto będzie spełniał odwieczną misję czynienia zła w świecie. Ale jak to zrobić? Po to jesteś w szkole bez zluba, aby nauczyć się sztuki pętania. Zobaczysz, jak my to robimy i sam z czasem będziesz czynił. Podejdź tutaj, co tu widzisz? Widzę. Niczego tu nie widzę. Dobrze się przyjrzyj. O, tu jest jakiś małolat. 12, najwyżej 15 lat. Co dalej widzisz? Mów. Pełno złota. Ten dzieciak jest milionerem. Pełno bogactwa, o chorowa. Wybornie. Powiedzmy, że jest już nasz. Tylko jeszcze kwestia czasu. Opędzasz takiego gówniarza, to chyba formalność, prawda? Pośle mu strach, jak wiedźmy, masz kary z nadbagniska. Spójrz dalej. Co tam jeszcze widzisz? Widzę. Biedną chatkę, podpartą kokiem. Szukaj człowieka. Widzę. Małe dziecko, płacze. Dobrze, bardzo dobrze. Czego on tak wyje przeraźliwie? Wiek? 8. 10 lat maksymalnie. Co dalej widzisz? Mów. Widzę. Niczego tutaj nie widzę. Odejdź się do rajdu, bo tracę z tobą cierpliwość. Nie widać. Co, oślepłość czy co? No tak, tak jest sam, zupełnie sam. Ale widzisz, jesteś głodny, zmarznięty, pozbawiony opieki. Krótko mówiąc, jest nasz. Z nim też nie będzie problemów. To tylko formalność, prawda? Zazwyczaj tak, chociaż czasem mogą pojawić się komplikacje. Są pewne siły, na które nie mamy wpływu. Jakie to siły, mój najlepszy nauczycielu? Tyle cię uczę i jeszcze nic nie rozumiesz? Czy to chodzi tego? Tak, przykre. Nasza praca to często sobą wysiłek. Dlatego musi być cisi, inteligentni, delikatni, tak jakby nas w ogóle nie było. Cisi, inteligentni i delikatni? Tak, diabelskie nasienie. Cierpliwie czekać nawet wiele lat, aby później w dogodnym momencie złapać klienta za gardło i mieć go w garści. Więc do roboty! Od czego zaczynamy? Zacznijmy od tego z dużą forsą. Ten klient musi być nasz. Pamiętaj, tam jest prawdziwa władza, gdzie jest pieniądz. Więc bierzmy się za niego.
Kończymy na sabat. Zbliża się już kolejna ofiara. Radzi ofiarka. Ty zawsze jesteś pewna siebie. Jeszcze ten mowolat tobie, że nasze strachy są jak lew papierowy. Groźnie co prawda wyglądamy, lecz czy coś złego możemy uczynić? Chyba że śmiertelnie uda się nam opętać nieszczęśnika. Uwaga, już nadchodzi. Działa. Wszędzie jest noc, we mnie jest noc, w tobie jest noc. Ciemność, straszna ciemność, wieczna, pali. 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 Jesteś sam. 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 Słuchaj, pomyśl trzeźwo. Twoje ulicy będą na oślep za forsą. Nic ich nie obchodzisz. Widzę tylko siebie i swoje pieniądze. Co z tego, że jesteś najbogatszy w okolicy? Nie masz nikogo, nikt cię nie kocha. Jesteś sam. 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 Strachy! 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 Zniszczą cię samego! Wyśmieją! Wykpią! Oszukają! Zrównają z ziemią! Nie ufaj nikomu! Zamknij drzwi! Zareguluj okna! Uważaj! Każdy jest twoim wrogiem! W oknie? Wróg! Za drzwiami? Wróg! Za tobą? Wróg! Nad tobą? Wróg! Tutaj? Wróg! Tam też! Wszędzie masz wrogu! Uważaj! Bądź czujny! Nikomu nie ufaj! Widzisz, bratku, kim ty jesteś? Przyjrzyj się samemu sobie. Po co chodzisz w niemarnej ziemi? Jesteś nikim. Nikim. Spójrz w lusterko, a zobaczysz kontrolę zlepionych przypadków płaszczy, otoczonych miękką substancją. Przypatrz się twarzy. Wszystko, co widzisz, jest pomyłką. Nos, oczy, uszy otwierające, drzwi, rzęsy, policzki, broda. Ratunku, ratunku, pomocy, pomóżcie, pomóżcie. Mamo, tato, nie zostawiajcie mnie samego. Mamo, zaśpiewaj mi moją ulubioną kołysankę. Oh,
Co się z tobą stało? Delikatnie. Muszę odejść. Bóg powołał mnie i tatę, przepraszam. Tak związany z siebie z sobą. Jak sobie sam poradzisz, to wie tylko Bóg. Synu, tak bardzo chciałbym, byś wiedział, że cię kocham. Dużo wymagałem, to prawda. Może byłem zbyt surowy, mało czuły. Wszystko to czyniłem z troską, aby nauczyć cię życia, które jest twarde i ponad słabe. Wiem, że da sobie radę. Odwagi, bądź mężny, bądź zwycięskim ludem. Tak na ten czas już minął. Musimy odejść. Wilgowni nie ma. Przecież mieli syna. Powinniś tu być. Hop, jest tu kto? O, zobacz, biedaczek zasnął przed łóżkiem. Ciuteńko, biedne dziecko. Pomóż, łóżmy go na łóżko. Pewnie ciekawisz na mamy i tatę. Jak mu powiemy, co, że rodzic nie zobaczy, bo spróbuje zabili i uciekli? Ja tego nie zrobię. Mam pomysł. Zapiszę mu ten numer na kartce. Gdy się chłopiec zbudzi, sam sobie to przeczyta. Świetnie. Siadaj więc i pij. Bo czasu nie mamy za wiele. Gonią nas przecież ważne sprawy. Majątek jest twój. Majątek jest twój. Stop. Ta osa niewiadomość podtrzyma go na duchu. Z taką porcą sobie w życiu poradzi. Rozwinie jakiś interes. Z procentów to jemu wnukom zostanie. Nic tu po nas. Uciekamy, bo się zaraz obudzi. Thank you.
Może ktoś z was dopowie dalszą część sztuki. No słucham, jakie będą dalsze losy chłopca? Tak, tak, wiem, powiecie, że będzie dobry i rozda wszystkim swoje prezenty. Ale jak do tego dojdzie, że z przestraszonego i zakupionego pisklaczka wyrośnie postać, którą się znamy i kochamy? Co zadecyduje o tym, że nasz bohater przezwycięży zło i osiągnie szczęście, z którym podzieli się z całym światem? Jakie będą dalsze losy Mikołaja? Zobaczymy w następnej odsłonie. Cóż,
słyszałeś? Rodzice cię opuścili. Niebo im się spodobało. Możesz odejść. A jeśli jesteś tam, to po śmierci spotkasz i matkę i ojca. Odwagi, nie lękaj się. Chcą cię ciebie osiągnąć i cię wiecie. Albo osiągnąć i cię wiecie. Co za bzdura? Życie wieczne. Chcesz wiecznie się męczyć? Lepiej rozpój się. Wszechogarniającej istości. Przynoszę ci pomoc. Weź tę księgę i czytaj. A zły duch, kłamca i cynik nie oszuka cię. Czytaj ją, a unikniesz wielu rozczarowań. Będziesz królową nad złym duchem. Osiągniesz świętość i spotkasz swoich duchów tam, gdzie miejsce świętych, czyli w niebie. Co? Podsunę ci nową lekturkę do czytania? Nie bądź frajerem, nie daj się im! Nauczyciele są, czymś co są nauczyciele. Chyba oszalałeś. Chcesz wiecznie się męczyć? Życie wieczne, co za bzdura! Co chcesz, aby o tobie wiecznie myślano? Lepiej rozmów się we wszechogarniającej licości. Na gromadzie skarbów niebie, gdzie mód i rdza niszczą, gdzie ludzie wolno się i kradną. Gromadzie skarbów niebie, gdzie ani mód, ani rdza niszczą, gdzie ludzie wolno się i gdzie złodzieje nie wolno się i kradną. Bo tam, gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Co? Dorobek całego życia Tatusima musi oddać? Bez pieniędzy będziesz nikim! No i jak to zrobić? No tak, kompletnie mnie odbiło. Więc spróbuję. Spróbujmy inaczej. Bierz życie w swoje ręce. Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj wszystko, co posiadasz. I rozdaj im bogiem, a będziesz miał życie wieczne. Co? Oddać pieniądze ubogim? Co on mówi? No powiedzcie sami, oszalał. Zadzieliśmy taką forsę. Ty wiesz, ile zła mogliśmy ten złoty rozprzestrzenić? Niczego się nie chcę nauczyć. To obipoki, gałgany, nic po nie. Wracać z powrotem do gimnazjum imienia wieśnia panującego tam Lucyfera podłego w nowym pieśni nad Bagnieskiem. Ciężka jest praca pedagoga w tych czasach. Młodzież coraz to gorsza. Mam dość wszystkiego. Odchodzę na zasłużoną cyperówkę. Chodźmy tutaj. Kto ja? Tak, ty, bałwanie. Dajcie jeszcze jedną szansę. Potrzebny jest odpalacz. Potrzebuję krwi, strachu, przerażenia. Strach zamyka oczy i wyzwala w ludziach zwierzęce instynkty. Więc dalej, do roboty. Drugi wariant z tym biedakiem na pewno powiedzie się. Nie bądź taki pewny, bo pewność jest często niepewna. Wyślepia oczy i błędnie ocenia rzeczywistość. Ma być podpalacz, więc będzie adier. Serce, 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 serce
pochwalić, by nie zapomnieć, że dobro jest zawsze to, nas przyjrzeć może, jeśli choć jak serce w sercu płać może. Dobro jest zawsze to, nas przyjrzeć może, jeśli choć jak serce w sercu płać może. Bo wojna w fajnym stanie, zmagania duszę twą. Dobro czy zło zwycięży, o to pyta się. Dobro jest zawsze to, nas zwyciężyć może, jeśli choć jak serce w sercu płać może. Dobro jest zawsze to, nas zwyciężyć może, jeśli choć jak serce w sercu płać może. Jesteś tylem walki, aniołów z demonami. Apokalipsa się spełni, ożywi cię lub zrani. Dobro jest zawsze to, nas zwyciężyć może. Zakradowy się najbliższy gość, słuchając jęków, bied i nieszczęść jego mieszkańców. Jeśli mógł pomóc komuś swoimi pieniędzmi, robił to chętnie. Wiele razy ratował nawet życie, czasami obdarzał hojnie, ale mimo upływu lat nikt w mieście nie wiedział, kim jest tajemniczy dobroczyńca. Nawet biskup wyznaczy nagrodę temu, kto wskaże tajemniczego gościa. Mówiono wśród ludzi, że niebo się otwarło i Bóg swojej miłości napylował dobro na ubogich. Wszystko tak toczyło się do czasu, gdy... Wszędzie umierają, powietrzu siostra bieda, świat. Let's go.
okien. Widziała mnie zapewne dziewczyna. Cicho, żal. Już od trzech dni nic nie jadłem! Synku, skąd ja wezmę tobie jedzenie? Co to zginęła? Jestem bez grosza przy duszy. To co ja mam robić? Walić głową ścianę czy co? Po co mnie Bóg na ten świat powołał? Po to, abym tylko się męczył? Nie, synku, Bóg ci kocha. Dobre mi sobie, ojciec nie żyje, kieszki mi nas czekają. Gdzie jest ten Bóg? Zapomniał o mnie, a może go w ogóle nie ma? Synku, nie wzruszaj. Jak ty mi możesz mówić, że Bóg mnie kocha? Ja tego nie widzę, daj mi spokój! Synku, a to, że ja cię kocham i jestem z tobą? Czy ty nic nie dostrzegasz? Mamy skarb wielki w dłoniach, miłość cenniejszą niż pieniądze. Jak ją w sobie zachować, by nam świeciła jak słońce? Mamy skarb wielki w dłoniach, miłość cenniejszą niż pieniądze. Jak ją w sobie zachować, by nam świeciła jak słońce? Mamy tylko siebie dla siebie i nic więcej nam nie trzeba. Nasza miłość nas ustrzegla i unosi do świata nieba. A ty skąd wiesz, że tam jej ludzi? Nie ma tu mojej siostry, jakoś tam będzie. A wiesz, panie? To jeszcze większy problem. Wejdziemy jako stację i będziemy żyli. Zginie, kto mi duszę rozdziela.
Co tu mamy zapisane? Buty dla dziewczynki, kilogram kiełbasy, a niech tam 2 kilogramy. Dla godnego chłopca. A co z tymi narzeczonymi? Suknia ślubna, garnitur, dam im sukienkę złota na mieszkanie. Niech się cieszą. Ale uwaga, nikt nie może mnie zauważyć. Buty, mam piękne buty. Wstaję jak rano, patrzę, a pod oknem stoją piękne, nowiutkie buty. Mamo, mamo! No znów nie mogę pospać. Mamo, mamo! Nie wiem, że tak niby bęki pękają. Mamo, zobacz! Mamo, mamo, zobacz! Co się stało? Czego tak krzyczysz? Zobacz nowe buty! A skąd to dziecko drogie? Kto ma prawie taki piękny prezent? Pod oknem, w okno, bo w nocy twardy, kto tam je wrzucił? Ale kto? Z nieba bym spadł, czy co? Przeżyć dla innych me serce i cieszyć się. Przebudzam się i czuję zapach. Czego? Kiełbasy. Otwieram oczy i nie wierzę. Uszczypnąłem się przez prawe ramię gazownika. Tak, to prawda. Ten to kiełbasy. Lisa mi z okna. Co to się tu masz, synetko? No musiał przez okno, chyba nie panu spadło. Więc trzeba podziękować dobrą uwagę. Pomóc! Pomóc!
chodzi z workiem na plecach i podpala. Nie było go tu czasem? Co się tego picie jak sroka w nas? To była ta sprawa, a miesiąca go szukamy. Jak wygląda, nie wiemy, ale dobierzemy się w tej skóry. Najlepiej będzie, jak przyczajemy się do krzaku. Z pewnością przyjdzie naszą drogą. Wtedy go słuchamy. Cicho, tu ktoś jest. Wietr jest moim przyjacielem. Cicho, nikt nie poznać się może. Cicho, każde dziecko na mnie czeka. Cicho, to mnie dzisiaj za nich nie wspomaga. Obudź się, Felek, zobacz to on! Podpadasz, podpadasz! Łapu też się! Nie mówisz tam życiem! Bierzcie go, bierzcie go wszyscy! No dalej, gońcie za nim! Teraz mam go w garści. Chciał umrzeć? To pomożemy. Co? Zechciało się wam wierzyć w serwenty? Don Kiszot, Janosik, Zorro. Takich bohaterów czekam bardzo na serwę. Jest dobrze być tutaj. Zostaw mnie na chwilę z panem.
Jestem już stary biskup gminy. Co mam robić? Nie mam z tego następcy. Niedługo pan powoła mnie do siebie. To tobie zastąpi na urzędzie. Wszystkim kariera i pieniądze w głowie. Kto dobrą nowinę ogłaszał będzie, gdy był na duchu owieczką. Kto podniesie upadającą, nakarmi płodną, opatrzy skaleczoną. Zupełnie już nie wiem. Panie, daj mi godnego następcę. Daj, aby moje oczy ujrzały świętego biskupa, co twój lud poprowadzi łagodnie i z miłością. Mamy cię, tatku! Biskupie, musimy dzisiaj osądzić tego bandytę. Wydaj go w nasze ręce! A cóż też on takiego uczynił? Nie traćmy czasu, bierzmy sznur, powieśmy go na suchej gałęzi i kończmy z nim. Powiesić, powiesić! Śmierć pod palaczą! Stop, chwileczkę. A gdzie dowody jego winy? Dowody? O, tu mamy dowód. Czyli to podpalacz. W porku zapewne ma drewno, papiery i krzesiwo do przestania ognia. A więc sprawdźmy. Wysypać worek. Niech żyje Mikołaj! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Nie wiem, żeby co jest. Gdzie mamy tych czasów? Sabel, chodź tutaj. Wy jesteście biedni, jak my się wyszczemy. Mamy garnitur, piękną zrobię pieniądze na tym mieszkaniu. Też prawda? Ale to już miałam blisko. Chłopcze, jest prawdziwym skarbem stać pan z nieba. Panie, wysłuchałeś mnie. Dziękuję. Mikołaju, czy wyrażasz zgodę, aby zostać biskupem tego miasta? Tak. Zatem oczywiście ogłaszam mnie, że biskupem miry zostaje Mikołaj. A was, drodzy młodzi, chowani kościoła, ogłaszam mężem i żoną. Niech żyje nowy biskup! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje młoda para! Niech żyje! Rozpadł świat dobrocią, rozpadł.